Zasada z2, czyli zasada zrozumiałego wkładu z języka angielskiego, może tak będziecie kojarzyć tę zasadę: zasada comprehensible input. Słuchaj, gdybym miał Wam dzisiaj przekazać tylko jedną rzecz podczas tego szkolenia, to może robię błąd, że przekazuję ją na końcu, więc nie, na początku, więc nie uciekajcie, zostańcie, zostańcie na dłużej, ale gdybym miał Wam dzisiaj przekazać tylko jedną rzecz, to byłaby to właśnie zasada zrozumiałego wkładu. Zacznijmy od takiej wizualizacji. Kto z Was wszedłby z marszu na taki oto szczyt? Zakładam, że jako, że jest nas tu kilk, dobrych kilkaset osób, to być może mamy tu kogoś, kto uwielbia się w. Uwielbia wspinaczkę gór, górską, może ma ze sobą różnego rodzaju wizyty na różnego rodzaju szczytach i może jest tu taka osoba, która mniej więcej z marszu byłaby w stanie pojechać i wspiąć się na przykład na Mont Blanc czy na różnego rodzaju inne wzgórza a na przykład tak w Ameryce Południowej cokolwiek takiego jakoś taką wyższą górę niż rysy mam na myśli e, taką naprawdę wysoką nie wiem 5000 6000 7000 metrów no zakładam że praktycznie nikt nie wszedłby z marszu na taki oto szczyt bo też zresztą e, potrzebne są różnego rodzaju e, wiecie te miejsca gdzie się adaptujemy do warunków które panują na danym poziomie nad poziomem morza na danym, na danej wysokości nad poziomem morza e, więc to, co chciałbym przekazać, to to, żeby mierzyć siły na zamiary, dlatego że ćwiczenia również w kontekście rozumienia ze słuchu i czytania ze zrozumieniem mają motywować, a nie frustrować. Pamiętam, że tydzień temu, kiedy opowiadałem wam o metodzie immersji, to były osoby, które napisały tutaj, że no tak, metoda immersji, wszystko spoko, ale y, pamiętacie pingwina i delfina, prawda? Konkretnie delfina, którego ja nazywałem namiętnie pingwinem. Jeśli chodzi o tego pingwina łamane na delfina, to kwestia z nim była taka, że pisaliście, że łatwo jest się utopić w tym językowym oceanie, jeśli od razu zaczynamy słuchać i czytać. Dlatego, jeśli jest jedna rzecz, którą macie wyciągnąć z dzisiaj, to pamiętajcie, że jeśli jesteście na tych niższych poziomach zaawansowania, na poziomie A1, na poziomie A2, nawet na poziomie B1, to nie jest dobry moment, żeby czytać książki w oryginale, to nie jest dobry moment, żeby oglądać seriale w oryginale, to nie jest dobry moment, żeby żeby, żeby słuchać radia. To wszystko są materiały na później. Potrzebujemy na początkowym etapie materiałów uproszczonych albo materiałów, które możemy za pomocą pewnych narzędzi uprościć. I dzisiaj sobie pokażemy przykładowe narzędzia, dużo więcej z nich jest w kursie Język w Rock, ale to jest rzecz, którą chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Jak ten kotek na tym slajdzie Proszę o wyluzowanie, czyli e, kiedy e, czytacie coś w języku obcym, kiedy słuchacie w języku obcym, wyluzujcie, proszę. Pamiętajcie, że jesteście dopiero osobami, które się uczą, więc jeśli weźmiecie do ręki czy włożycie do uszu słuchawki z materiałem autentycznym, tak zwanym materiałem autentycznym, czyli jakbyśmy mieli zrobić taki słowniczek z tego szkolenia. Oczywiście między innymi to takie najważniej, podsumowanie najważniejszej wiedzy przyjdzie do wszystkich osób zapisanych na szkolenie mailowo w tym tygodniu. Myślę, że tak jak samo jak w zeszłym tygodniu, we czwartek. Zapisy przez, przez przypięty link. Natomiast. Właśnie taka notka dotyczy tego, jeśli chodzi o ten słowniczek, że materiały autentyczne to są materiały, które są stworzone dla osób, które uczą się jakiegoś języka. Czyli tak jak pisaliście tutaj, że uczycie się angielskiego, materiały autentyczne do angielskiego to są seriale, filmy, książki po angielsku dla osób anglojęzycznych, dla Australijczyków, dla Anglików, dla Szkotów, dla Amerykanów, wiecie co mam na myśli. Jeśli chodzi o język włoski, analogicznie materiały stworzone dla Włochów, czy osób, które natywnie mówią po włosku, są rodzimymi użytkownikami języka włoskiego. To z siłą rzeczy. To nie jest wtedy lektura na poziom A1, A2, tylko to jest lektura o poziomie native speaker, czyli to niekoniecznie muszą być, to mogą się tam znaleźć słowa z poziomu A1, A2, B1, jakiegokolwiek, ale chodzi o to, że na samym początku będzie trudno, jeśli weźmiecie do ręki materiały autentyczne, co nie znaczy, że musicie to robić, bo mm, możecie to robić, ale jest bardzo duże ryzyko, że się utopicie. I o ile oczywiście można od samego początku słuchać radia, oglądać seriale, to to, na czym mi zależy, żebyście wyciągnęli z tego wyzwania, to jest to, żebyście myśleli o czasie, który wkładacie w naukę języków jako o inwestycji. I tak jak w inwestycjach na giełdzie czy jakichkolwiek innych, zależy nam na największym możliwym zwrocie z inwestycji. Tak samo przy inwestowaniu czasu w naukę języków, biorąc pod uwagę, że to nie jest dla Was najważniejsza rzecz na świecie, mniej ważna niż, niż rodzina, niż praca, niż studia, chyba że Wasze studia są związane z językami, ale to trochę inna historia i dotycząca mniejszości osób, które tu dzisiaj mamy? Jeśli e, nauka języka nie jest dla Was najważniejszą rzeczą w życiu, nawet jeśli jest najważniejszą z tych mniej ważnych, to pamiętajcie, że staramy się tutaj wyciągnąć jak najwyższy zwrot z inwestycji czasu w naukę, jak największe efekty z jak najmniejszej e, puli czasowej, co oznacza, że zachęcałbym Was, żebyście na niższych poziomach zaawansowania korzystali z materiałów uproszczonych lub te materiały sobie upraszczali. Jakie to są materiały, o tym e, porozmawiamy. Za chwilę, natomiast w dalszej części szkolenia przy kolejnych narzędziach, więc to jest takie narzędzie w pewnym sensie, to jest technicznie rzecz ujmując zasada, ale zasada będąca właśnie takim narzędziem, które ma nam pomóc tutaj wyciągnąć jak najwyższy zwrot tej inwestycji czasowej w naukę języka. Zakładam, że część z Was uczy się języka angielskiego. W związku z tym przygotowałem dla Was moją propozycję, czyli stronę News in Levels. Jest to strona, która przygotowuje narzędzia po angielsku dla osób, które uczą się angielskiego. I każda, każdy właśnie tutaj z przepraszam za wszystkie reklamy, ale właśnie jako, że jest to strona darmowa, to bardzo dużo reklam wrzucają, ale nie zmienia to faktu, że możemy się z tą stroną uczyć. Jak widzicie, codziennie jakieś newsy się pojawiają. Możemy na przykład poszukać czegoś poczekajcie, co tutaj będzie dla nas ciekawe. Nie wiem w sumie, nie wiem w sumie co tu włączyć, więc może włączę coś jakiegoś przypadkowego dotyczącego tutaj pieska. No i patrzcie mamy trzy poziomy każdego newsa. Więc biorąc pod uwagę to co, mamy, to, co mamy tutaj, skupmy się na tym, co widzimy na ekranie. Czyli widzimy newsa dotyczącego psa, który znalazł się właśnie w kanale. Tu widzimy, że tutaj mamy tłumaczenie, no właśnie, trudnych słów, czyli. Na przykład tutaj jest napisane, że kanał to jest rzeka, którą ludzie budują dla, dla łódek, czy też mamy określenie dotyczące, inne określenie dotyczące tego, że coś znajduje się blisko, czy też swego rodzaju synonim słowa szokowany. I to co tutaj chodzi, to że mamy newsa, tutaj widzimy, że to się dzieje akcja w Peru, i patrzcie, patrzcie, jak to wygląda. Mamy poziom pierwszy i widzimy, że jest to bardzo krótki, krótka wiadomość, w której mamy trzy słowa, które uznają twórcy, że na poziomie pierwszym, czyli na poziomie dla osób, które zaczynają się uczyć angielskiego, że to będzie coś trudnego. Ale później możemy wejść na poziom drugi, i tutaj już się nagle okazuje, że zupełnie inne słowa okazują się tymi trudniejszymi. A ponadto sam news jest już, jak widać, troszeczkę dłuższy, po prostu. A ponadto chciałem wejść dłuższej długości. Jest po prostu troszeczkę dłuższy, natomiast na trzecim poziomie jest jeszcze dłuższy, czy też nawet nie tyle dłuższy, co ma po prostu więcej słów, które są uznane za trudne dla nas w momencie, kiedy uczymy się języka angielskiego, i one są oczywiście. Це тут. Tłumaczone, możemy się testować, możemy słuchać każdego, każdego z tych newsów, możemy czytać, możemy sobie te słówka też później zapisywać. Jeśli uczycie się innych języków niż język angielski, jest też taka seria stron, które nazywają się News in Slow, czyli spowolnione newsy. Są to podcasty, ale do nich też czasem nie jestem pewien, czy nie w wersji premium, ale w razie czego zaraz jeszcze Wam pokażę inne narzędzie do czytania, które, które w sumie jest płatne, ale w innym sensie płatne. To znaczy, nie subskrypcyjnie i nie znajduje się w internecie. Natomiast jeśli chodzi o te, te różnego rodzaju newsy, no to tak to wygląda. Macie takie newsy spowolnione po hiszpańsku, analogiczne są do włoskiego, do francuskiego i właśnie możecie sobie wejść na takie newsy na różnych poziomach. Nie we wszystkich poziomach są początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany, ale załóżmy, że wejdziemy na zaawansowany język hiszpański i widzimy, że mamy tutaj um, um, odcinki sprzed paru dni, sprzed tygodni i często się często się coś właśnie pokazuje, możemy właśnie czytać. Sprawdźmy w sumie, czy obecnie jest możliwość czytania. A właśnie, tak jak widzicie, część czytania możemy tutaj po zalogowaniu się i po wykupieniu subskrypcji, ale nawet jeśli nie, to możemy część odsłuchać. Możemy też poszukać na, w różnego rodzaju miejscach w internecie właśnie różnego rodzaju podcasty, które są uproszczone. To często właśnie w podcastach jest fajne, że możemy znaleźć uproszczone, w razie czego, jak będziemy na sesji Q&A, Mogę postarać się jakieś przykłady też Wam pokazać. A jak już jesteśmy przy pokazywaniu ekranu, to pokażę Wam w kontekście rozumienia ze słuchu i też siłą rzeczy trochę czytania z zrozumieniem poprzez napisy jedne z moich ulubionych narzędzi, czyli. Jeden z moich ulubionych typów kanałów, nie tyle kanałów, czyli Easy Languages. Słuchajcie, to jest, akurat, to jest akurat taki główny kanał, na którym mamy też takie trudniejsze języki. Tak jak widzicie tutaj, na przykład mamy język Saha, czy też język kazachski. Natomiast ten, ta seria kanałów ma też różnego rodzaju inne. Filmy, tak jak na przykład kanał do Włoskiego, czy kanał do Hiszpańskiego, czy wiele, wiele innych kanałów, tu możemy zobaczyć sobie, że jak wejdziemy na ich kanał, to gdzieś tu znajdziemy też polecane prze... o właśnie polecane kanały. Widzimy, że mamy taki kanał do hiszpańskiego, do portugalskiego, do francuskiego, do greckiego, do tureckiego. Na czym to polega? Polega to na tym, że w momencie kiedy mamy jakikolwiek film. Właśnie w którym uczymy się języka tureckiego, powiedzmy, czy tak jak tu widzicie włoskiego, czy jakiegokolwiek innego, mamy, po pierwsze, często serię filmów. A propos uproszczonych materiałów, mamy serię filmów, które są tak zwane super easy, czyli niezwykle łatwe. I tu widzimy, że tutaj akurat jeśli chodzi o super easy język włoski, no to jest już 43 odcinek, czyli macie tyle do dyspozycji. Jest to taka seria, gdzie macie absolutne podstawy. Podstawy dotyczące właśnie rzeczy związanych z jedzeniem, z takimi, no nie wiem, domem, absolutne, absolutne basicowe rzeczy. A jeśli chodzi o właśnie takie trudniejsze rzeczy, to też są, jest wiele, wiele filmów, które albo polegają na tym, że y, mamy pogadankę z twórcami kanału, albo dzieje się to w taki sposób, że mm, twórcy y, kanału tworzy, chodzą po. Y, chodzą, o tu widać właśnie urywki w shortach. Chodzą po na przykład Stambule i pytają ludzi o konkretny temat, czyli y, co lubią robić, jakie są ich ulubione kraje, jakie są ich ulubione potrawy. Każdy. Je, każdy y, w każdym odcinku mamy jakiś temat przewodni, i po prostu, czy to tak, jak tu mamy turecki czy mamy włoski czy hiszpański czy francuski w tej serii kanałów Możemy oglądać, kiedy właśnie mamy wywiady na ulicach, siłą rzeczy zawsze są napisy. Jeśli mamy ochotę, to też oni zawsze mają coś na kształt naszego Patronite, czyli tam właśnie analogiczną amerykańską wersję ogólnoświatową, że tak powiem, też zostawiają transkrypcje do wszystkich odcinków i tak ale nawet w wersji darmowej mamy takie, takie opcje, jak napisy w każdym odcinku, właśnie wtedy możemy skorzystać. Nie, wtedy nie możemy raczej skorzystać z wtyczki Language Reactor, dlatego że to są napisy, które się pojawiają na ekranie, ale to nadal jest bardzo pomocne. Tak to wygląda, jeśli ktoś z Was uczy się hiszpańskiego, to tak jak wam pokazywałem tydzień temu dłużej o mojej historii, w tym tygodniu bardzo króciutko, jak ja się uczyłem hiszpańskiego, to moją ulubioną serią było Espaniol en Mundo. I polega to na tym, że mamy reporterów hiszpańskiej telewizji. To akurat jest dostępne na stronie hiszpańskiej telewizji, którą tu teraz widzicie. I polega to na tym, że reporterowie hiszpańskiej i reporterki, reporterzy latają do różnych krajów i robią wywiady z Hiszpanami, którzy są na miejscu. I ci Hiszpanie opowiadają im o tym, jak się w danym miejscu żyje i przy okazji właśnie y, uczymy się języka, uczymy się, co bardzo ważne, różnych y, odmian języka, różnych dialektów, tego, jak różne osoby w różny sposób w tym samym języku mówią. Bardzo podobnie właśnie w tej serii Easy 3 kropki tu wstaw język. Tam jest analogicznie też. Dowiadujemy się, jak mówią osoby z różnych miejsc, jak będą w Hiszpanii mówiły osoby mieszkające czy też pochodzące z Madrytu, jak osoby pochodzące np. z Andaluzji, gdzie one mówią jeszcze inaczej, jak osoby pochodzące z Wysp Kanaryjskich, które mówią jeszcze troszeczkę inaczej po hiszpańsku, więc to są różnego rodzaju propozycje.